Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w niedzielę 26 czerwca gościmy ponownie u kolegi Zbyszka Oleksiaka. Tutaj w oddziale 053 Myszków. Jest to lot już numer 10, tak? 10. Dzisiaj on troszeczkę jest nietypowy. Już jest godzina wypuszczenia, była inna. Ale to też było dobrze dla nas, bo mieliśmy trochę czasu. Zrobiliśmy tutaj zdjęcia gołębiom, 10 młodym gołębiom rocznika 2016 na sprzedaż. Już zdążyliśmy nawet je wstawić. Teraz, kiedy to kręcimy, te zdjęcia już są tam, tych gołębi rodowody zamieszczone. Można sobie je oglądać. Za chwilkę też nagramy film, jak będziemy mieli troszeczkę też więcej czasu poświęconego tamtym gołębiom. Natomiast dzisiaj powiemy coś więcej o tym locie, który się odbywa tutaj w oddziale. I to już powie nam kolega Zbyszek sam o tym. Proszę bardzo. No, witam hodowczynie wszystkich hodowców. Jest to lot numer 10, tak się już wspomniał, krosno-odrzańskie 3. Także chciałem zaznaczyć, że oddział Myszków w tym roku ma 10 lot. Ani razu nie zmieniliśmy po prostu daty miejsca wypuszczenia, także idziemy zgodnie z planem. Jest tam to troszeczkę, wiadomo, że zawsze można by podjąć jakieś tam inne decyzje, no ale jest jak jest. Także fakt jest taki, że dzisiaj się odbył 10 lot bez przełożenia daty. Planowany też mieliście odległość, wszystko taką samą. Tak, do tej pory. Czyli mamy krosno-odrzańskie 300 ile kilometrów? 340 kilometrów, no jedynie co dzisiaj z gąbki są później wypuszczone, bo tam 8.30. Tak, bo my tu planowaliśmy, że dlatego rano przyjechaliśmy o 8 z hakiem, już byliśmy, liczyliśmy, że będziemy już może o 9 godzinie oglądać przylot gołębi, bo planowano tak zawsze w okolicach 5 godziny z hakiem, tak? Tak, ale tam. No ale niestety były. Żawka była troszeczkę i ciężko było wypuścić, no nie gąbki, no 8.35. 8.35. Gąbków włożyłem 63, no ze względu na pogodę, bo zamierzałem włożyć 160 gąbków. Nawet 180, ale ze względu na pogodę się ograniczyłem po prostu do 63. Także zobaczymy, jak w oddziale, no nie znam tam statystyki, ale część hodowców się wycofało, nawet do tego stopnia, że nie dało w ogóle, czy po jednym tylko gołębiu grzecznościowo. No bo się bali tej pogody troszeczkę, bo tak trochę jest, no, taka po prostu niewyraźna ta pogoda. A tak to no zobaczymy po prostu, jak się... Z tą pogodą to jest różnie, bo kiedy my tutaj jeździliśmy wczoraj i przedwczoraj przez Polskę, to wyjeżdżając zawsze akurat mieliśmy pecha, bo było 30 parę stopni temperatura. Tam gdzie dojechaliśmy, wczoraj byliśmy u Alfreda Buli i Michała Latacza na locie, tam też było bardzo ciepło. Natomiast tutaj, kiedy dojechaliśmy dzisiaj, jeszcze też było rano już ciepło, gorąco, ale już wiedzieliśmy, że tam na północy, skąd pochodzimy, mieszkamy, tam tutaj Kamil sprawdzał, to było bardzo nietypowo, bo było ogromne deszcze, ulewy, naprawdę silne. Natomiast tutaj teraz mamy od rana, tutaj rano było też ciepło, ale teraz popatrzmy, o, zachmurzenie się pojawiło, nawet przez chwilkę tutaj lekko padał deszczyk, no ale to tam tutaj będziemy, dzięki temu może nam będzie łatwiej wrócić i będziemy tak sobie tutaj w nie już takim gorącym te gołębie przylot obserwować. Decyzję mieliśmy taką, że tam no, zarząd cały i prezesi sekcji chcieli po prostu przełożyć ten lot na sobotę, no ale nasz wiceprezes Robert Grubała po prostu no, jednoosobowo zarządził tak, że lot będzie dzisiaj, nie? Także no, życzymy mu jak najlepiej. Może to, czy gołębią? No, czy gołębią, no, no jego decyzji, że to była dobra decyzja, no choć troszeczkę obawy są do tej pogody dzisiejszej, no zobaczmy po prostu, nie? No tutaj zobaczmy za Zbyszkiem, tam mamy napis Benzin Live, tutaj mamy też od razu, tutaj popatrzmy, zegar ten znamy, bo oglądaliśmy, a tutaj kolega zamontował sobie akurat niedawno, no jeszcze z kilkoma kolegami w oddziale, zamontowali sobie system właśnie w Benzin Live i na żywca w internecie, może nie tyle co w internecie, tylko, jest wszystko analizowane tylko w tym, w telefonie komórkowym, masz aplikację, tak. I tam możemy sobie oglądać po prostu na żywo te wyniki. Biorę ten benzinka i sobie otwieram. Zaraz gołe dziewczyny może wyskoczą ci z tego. Nie, bo to musiałbym wczoraj oglądać, widzimy. A wyjątkowo wczoraj dziewczynko nagich nie oglądałem, także. Tak. No i później po prostu gąbki, jak będą przelatywać, to będzie gołąbek będzie o godzinie, nie musi być w domu. Łukaszek ma też po prostu coś tak zainstalowane, także jak pójdzie do domu, wiemy, też który będzie gołąbek przeciął. Poza tym jeszcze mamy chipa zamontowanego po prostu dodatkowo po prostu jako nowość wyłączamy zegar, jedziemy na punkt wkładań, gołębie są rejestrowane, przyjeżdżamy, zegar podpinamy, po prostu jest wszystko synchronizowane po prostu razem, no nie, chip przerzuca na ten i on live po prostu nam rzuca na komórki, także całe wkładanie mamy po prostu też nadzorowane, zarazem po prostu wszystkie gąbki jak są wkładane, to też na online wszystko się po prostu to analizuje, nie? Popatrzmy, mamy teraz jaką prędkość już jest? 2147. Spodziewamy się tak gołębi, że jak, no, 1800 to by było dobrze, jakby były tak około. Lepiej, żeby metra wolniej było, ale tak no zobaczymy. Z jakim miasto może być dosyć szybko, no nie? No, będziemy patrzeć, tak jak powiedzieliśmy, 60, ile gołębi było? 63 gołębie. 3 gołębie na locie. Tak jest. Takie lepsze, gorsze? Nie, tą razem no, tam poszło. Roczaki poszły takie akurat słabsze roczaki, to tam muszą jeszcze coś udowodnić, tam dwulatki też tam też takie słabsze. No i tam 29 gąbków poszło tylko z 50, nie tych. Tydzień temu był lot 19 u was z jakiej miejscowości? Neurupin, to była trzecia 500. Tak. No tam też się troszeczkę wystraszyłem pogody, włożyłem 59 gąbków. Jak ci przyszło one? Odbiłem 40 w konkursie.
No tam akurat mieliśmy taką sytuację, że jeszcze mieliśmy kontrol głosu na sekcji, tam wiceprezes zespołu lotowego Gryba Robert był obecny, akurat mi osobiście odbierał gąbki i sekretarz naszego działu kurier Roman też odbierał panu wnukowi też tą gąbkę, także taka prostu, kontrola po prostu taka. Taka wewnętrzna oddziałowa, no myślę, że wyszła pozytywnie, bo na 10 gąbków w oddziale z naszej sekcji było 6 gąbków, na 27 było 16 gąbków, a na 47 gołębi w oddziale naszych sekcji było 26, także procent w ogóle żeśmy zdobyli największą ilość procentowo tak samo w całości, także myślę, że kontrol wyszła. A gołębie twoje pierwsze jakieś były? No gąbki po prostu były, tutaj jest w 27 moich gąbków jest 6. 6. Także no po prostu, to... no myślę, że jest ten... W tym roku widzimy koledze Zbyszkowi odpukać, na razie loty się układają pomyślnie. W 47 gąbkach jest 11 gołębi, no. Także... No... I miejmy nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Tak, aczkolwiek to nie jest tylko, bo te oryginały od kolegi Zbyszka Oleksiaka, tutaj przed chwilą, kiedy siedzieliśmy tutaj ze Zbyszkiem, przerabialiśmy te gołębie do internetu, żeby wstawić te młode na sprzedaż, tutaj rozmawialiśmy, a przez telefon zadzwonił kolega z oddziału bodajże Łochów, on tam opowiadał, że miał oryginałami od ciebie, lotuje tak dwoma? Tak, ostatnio był pierwszy u niego z 500, dzisiaj był drugi już u niego, także jest zadowolony, ale tam już ma dużo takich po prostu konkursów, co czołowych jest ten, nie? Dobrze. Coś jeszcze? Dużo hodowców, co nawet na jeden gąbek, czy dwa tam nawet na aukcji nasze gołębie kupili, a lotują nimi nawet, bo to już mam... Oryginałami. Oryginałami po prostu, no to dużo jest właśnie tak, że się udaje takiego jakieś tam dosyć asa trafić, nie? Tutaj też mamy właśnie 10 wystawionych, za chwilkę będziemy je nagrywać film, żeby je zaprezentować. Kolega sami o nich najwięcej będzie wiedział i osobiście powie. Zawsze to jest duża informacja dla hodowców, którzy są ewentualnie zainteresowani tymi gołębiami. Natomiast my tu będziemy... Za chwilkę, miejmy nadzieję, właśnie tutaj na tych gołębnikach, ja pokażę może, o, wyjdziemy, zobaczymy jeszcze sobie zachmurzenie, jaka pogoda jest, o, mamy, wiatru nie ma Zbychu takiego za dużego teraz akurat, trochę tak, były takie po chwili. Ale po prostu internet pokazuje, że jest z wiatrem. Tak, bo na internecie możemy sobie spokojnie na tych stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy jakieś niemieckie, WTRD, pooglądać tą pogodę, zobaczyć jak fronty przechodzą, burze, jak się temperatury rozkładają, no i wtedy możemy sobie się już wiedzieć, spodziewać, czego będzie, co będzie, jak będzie wyglądał lot, o. Teraz zobaczmy, troszeczkę chmur jest. No, na szczęście nie jest tak gorąco, jak było rano i we wczorajszym dniu tutaj w tych okolicach. Dobrze. Czy coś jeszcze na razie, póki będziemy czekać? Na razie dziękujemy. I mówię, czekamy, aż się gołębie tutaj na tych wlotach pojawią. My się, przyleciał pierwszy gołąb, warunki są ciężkie. 1600, ile prędkość? 1500. Już wszedł? 12. Zbyszek, moim imieniem. Zbyszek, a kiedy chrzciny były? Kiedy chrzciny były? Tego jeszcze, chrzciny to już było kilka lat temu. Kilka lat temu, jaki to jest rocznik gołębia? 11 rok. 11 rok, godzina, którą mamy teraz? 12:10, 12. Czyli mamy go, jest 8, ile były wypuszczone? 15? Proszę? 8:15 wypuszczone? 30. Czyli 4 godziny. To jest ojciec z jaskółeczki. To jest te dziewiątki, co takie liczyłeś? Proszę? Z tej dziewiątki takich tych dobrych, które dałeś? Nie, jest, to w tym roku ten dziewięć to są jeszcze szybsze poszły. Aha. To jest twardy. I przyleciał z innego kierunku gdzieś tu. No na pewno. Bo... No, tu widzimy, tutaj popatrzmy, przed chwilą, kiedy w pierwszej części, jako odsłonie naszej tutaj relacji, pokazywaliśmy niebo, tam było tych chmur mniej, ale teraz już jest całe zachmurzone, zaczęło nawet padać, nawet grzmiało przez chwilę. Po drodze, kiedy patrzyliśmy na mapę, tam były po drodze też... Po drodze nie ma możliwości, bo całe pole jest, tam pada... Chmury, tam deszcz. No. Także one będą gołębie szły od tyłu, no, także szpicy na pewno nie będzie, ale no... No na razie nikt nam jeszcze nie zgłaszał, że ma gołębia. Na razie nie. Nic. Tutaj pomału takie niepokojenie się, bo liczyliśmy, że będzie z wiatrem prędkość szybciej, trochę 1800, a teraz mamy 1000... Na drodze, bo ile? 1512 pierwszy gołąb. O. Widzimy, będziemy czekać. To leciał sam, pojedynczo. Doświadczenie, doświadczenie robi swoje. Mam jednego. Słyszymy, tutaj już teraz? Telefony, koledzy się wymieniają informacjami. Dawno miałeś? No zaraz będziemy wiedzieć, który kolega. Mhm. Kto, Adam? Nie, musiałem tam na 50 metrażu jest, nie? Na, ma bliżej, dwa gołębie już ma. Mhm. Czyli kolega z Bigiem w Musialik, tak? Musialik. Tak, ma dwa gołębie. Też z tego samego lotu, z tego samego oddziału. Tak. Dobrze. Czekamy, czekamy. Może coś się za chwilkę jeszcze pojawi. Przypomnijmy, 63 gołębie, tak? 63. Trzy gołębie są na locie. 62 już, bo jeden doleciał. Pojawiły się trzy kolejne gołębie, też z tego samego kierunku. O, widzimy, siadają. Tym razem na inne wloty. O, popatrzmy, zobaczmy. I następne. I wszystkie z innego kierunku. Z tyłu tutaj właśnie, o, z tej strony.
A tam gdzie indziej siadł, no, ale tutaj te cztery weszły już. To bardzo ładnie mamy teraz. Tak, cztery gołębie już mamy. Trzy przyleciały teraz jednocześnie, ale też wszystkie tutaj z tyłu. To jest bardziej południowy wschód. Proszę? Z tego jasnego, tam gdzie widać chmur nie ma. O, z tamtego kierunku. Czyli już mamy cztery gołębie. To popatrzmy, zobaczmy sobie na zegar. Proszę? Mówisz, pazurek jest, tak? Pazurek jest jako czwarty, a ta 69 jest bardzo szybka. To ma trzy koeficjenty, tam ma dwa koeficjenty, także to jest rewelacja, nie? Dobrze, czyli to są co? Następne? To są Zbychu te gołębie z dziewiątki, co liczyłeś, tak? No dwa są z tej dziewiątki, co mi zależało, po prostu nieco się obawiałem, czy że dobrze je, że je dałem, nie? No bo to ryzyko jest tym bardziej no, teraz, że nie ma dobrego, to się nie ma. Pogodę mamy taką, a nie inną, no na to nie mamy wpływu żadnego. O, będziemy czekać tutaj. Słyszymy grzmoty, cztery gołębie przyszły. W międzyczasie tutaj nawet przed chwilą błyskawica strzeliła. Było słychać te odgłosy burzy, troszeczkę się ten deszcz wzmaga, czyli... W Polsce się leci w takich warunkach właśnie, nie? Tak? To nie jest Belgia, Holandia, po prostu właśnie o grzmoty, deszcze, to gołębie muszą być takie twarde, że... Żeby po prostu to przeżyły. Trzymać, nie? No zobaczymy, co będzie lądowało teraz. Mamy na razie cztery sztuki tutaj z 60. Belgowie, Holendzie by musieli się 3 lata odbudowywać po prostu, nie? A my jakoś tak wytrzymamy. Dobrze. Piąty gołąb tutaj strasznie pada. Ciężko jest mi go, nie chcę po prostu wychodzić, żeby na obiektyw nie padało. Ale on tutaj krąży. Zaraz go zobaczymy. Dwa są nawet, widzimy. O, tu jeden i drugi. Słyszymy grzmi, deszcz pada i coraz mocniej, a te gołębie... O, widzimy, siadają, zobaczmy. To się rzadko... Trzy, zaraz je zobaczymy. No nam się nie chce wychodzić, a pomyślmy, taki gołąb musi pokonywać ten dystans w takich warunkach. Pokażę, jak tam ładnie leje od kościoła. To, tam już jest całkowita ulewa. A nawet nie chcą zobaczyć, chodzi, jeszcze zaczepia ją, widzisz? Miłość ważniejsza. Może po panu. One są z dołu. O, one są z dołu. Tak. A to im się, to miłość się tam zawiodła. Nie, nie, ale zobaczmy. Są gołębie, czyli to będzie te 3 to i 5, nie. 4 i 3 to 7. 7 gołębi jest. Znaczy wszystkie? 7, tak. 7 sztuk, wszystkie odbite. Babcia, 7 lat. Która, iloletnia? 7 lat. Siedmioletni gołąb. No miała tam roku 13 konkursów, nie? Mhm. No jest nie do zajechania. No, dobrze. Tutaj zobaczmy na innym stanowisku. Kolega tutaj od razu obserwuje, jakie są tak, tylko burze wygląda dziś. Na obecną chwilę po prostu tutaj, nie. Miejsce, gdzie te gołębie... A my mieszkamy tutaj, także gdzie to czerwone jest. Cała przód jest zablokowany, muszą gołębie podchodzić. Ten tu jest... W ciągu 15 minut jest 220 uderzeń piorunów. O. Przeszły już, Łukasz? Tak. To już skoczyły sobie. O, także mimo tych warunków niesprzyjających będziemy czekać, zobaczymy. Nie jest tak źle, jak już trochę tych gołębi jest, to jeszcze no, mogłoby być lepiej, no ale widzimy w takich warunkach naprawdę jeszcze nie filmowałem przylotu gołębi. Słyszymy cały czas grzmi, coraz mocniejszy deszcz. O, tam widzimy na stronę kościoła, to tam jest naprawdę duże opady, tam ledwo co widać, już jest taka ściana deszczu i takie coś muszą gołębie pokonać. Tutaj przed chwilą wylądowały trzy gołębie, widzimy, że muszą być to bardzo twarde sztuki. Tam sobie później na stronie internetowej, na listach będziemy mogli zobaczyć, a kto będzie chciał, to sobie od Zbyszka się dowie, po czym to są, chyba że nam teraz powiedz, po czym to są. Pazurek to jest po ten... Córce, czy a te trzy to ostatnie, co przyszły, to właśnie w tym deszczu? To jest samiczka po prostu już na no, 300 oleciach praktycznie linia, bo to jest wszystko tam jest w tej samicy i 64, nie? Tu siostra Oli z GMP. No tu Łukasz wie jak dobrze, no. To są wszystko, to są gołębie, żadnego przypadku, to są te gołębie, które się sprawdzają. Nawet dwa roczniaki są, nie? No. Nawet są dwa roczniaki, to jest, to jest ciekawostka, ale zobaczmy tutaj naprawdę, no teraz to chyba nic nie przyleci. Tak mi się nie zdarzyło jeszcze filmować. Kiedyś, dawno temu byliśmy u kolegi w Lubichowie. Dawida też mieliśmy pecha, bo jeszcze gorsze były warunki, ale tam nic nie przyleciało, no niestety nie da rady. Natomiast tutaj nam się udało zarejestrować przylot 7 gołębi. Także będziemy czekać oczywiście na więcej. Tam, co bliżej, dalej pisze, że ma tylko dwa, co miał, nie? Bo ten... 8 km bliżej, no to ma dalej dwa. O. Poza tym jeszcze w oddziale ktoś meldował, że ma? Tak, pan Tadek ma 3, musiał ich 2 i ja też powiem, 2. I Adam też ma? Piwaczek ma 2. Dobrze.
O, także mamy już taką wstępną informację, jak tutaj ten lot wygląda, a my będziemy czekać na kolejne. Halo? Herkulesy, nie wiem jak to nazwać, takie harpagany. Tutaj jeszcze, wiesz co, Zbyszek, sobie teraz przypomniałem, żeby oddać sprawiedliwość, bo jeszcze kiedyś w czasie deszczu, może nie aż tak intensywnego, podczas finału Maćka Wudzika przecież też padało mocno. To nawet było tak, że te gołębie siadały i nie chciały wchodzić, tylko siedziały sobie ten. Natomiast tutaj naprawdę warunki, zobaczmy, mamy bardzo niesprzyjające. Tutaj po kabince widać, jak te krople wielkie się odbijają od dachu. O, na razie na niebie zachmurzenie takie, jakie było, ale pada bardzo intensywnie. Zaraz wam lecieć, tylko... Zobaczymy, ja tu wierzymy, że to za chwilę minie. O, czekamy w każdym bądź razie na kolejne gołębie optymistycznie. Widzimy, w deszczu przyleciały teraz takim ogromnym dwa gołębie. Tam jeden siedzi teraz na... Nie wiem, czy go widać, ale widać na dachu tam. A drugi gdzie? W którym miejscu? Już wszedł jeden, bo tutaj akurat... No tam trochę, ja muszę przejść. Co? A drugi? Może to nie był z tego lotu. Jest? Czyli razem jest ile? 9? 9. 9 sztuk. I to pan dobre gołębie. I to powiedzmy, które przyszły? No, no. Które to przyszły? Petarda. To jest siostra Pudziana, bo Pudziana my ostatnio troszeczkę zgubili, to siostra Pudziana i 881, bardzo dobry gołąb. Z którego roku to są gołębie? Ten jest 12 rok i petarda 13. O. Czyli widzimy, nawet w takim deszczu siadły dwa gołębie. O. Tutaj widzę, Zbyszek na swoim telefonie rejestruje, bo to się naprawdę rzadko zdarza, żeby w takich warunkach obserwować przylot gołębi. No ale będzie dzięki temu co oglądać. Lepiej, jaki jest poziom opadów, wizualizuje to ujęcie, gdyż widzimy całe podwórko zalane wodą praktycznie, czyli widać było praktycznie takie oberwanie chmury, duża intensywność. Wczoraj tam w okolicach Trójmiasta były też chyba takie opady właśnie. Ty, Zbychu, ty tam masz klapę otwartą, tam ci nie leci? Te okno, pardon? Nie, dobrze. Będziemy sobie zaraz patrzeć na kolejne, miejmy nadzieję, gołębie, bo widzimy, nie stanowi im to problemu i zawsze jakiś tam ptak doleci, czyli można powiedzieć kapie, dosłownie i w przenośni.